Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Paladynie. Wysłuchałem waszych próśb z wczorajszego odcinka, bo widziałem, że sporo osób pisało, że skoro już było to przedstawienie Paladyna po tych 2 latach, jak on wygląda, jak się prezentuje, no to może teraz na nim lożki. I faktycznie, dlaczego by nie, dzisiaj możemy sobie pocisnąć te lochy na Paladynie, zobaczymy ile ich uda nam się zrobić, jak to generalnie wyjdzie, może jakiś jeden level, może nawet dwa, to już będzie 490, byłoby na pewno bardzo, bardzo miło. Na wstępie oczywiście przypominam, abyście zostawili kciuka w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostawcie tego kciuczka, zostawcie subika z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Napiszcie może komentarz, przypominam o tych fajnych, mam w ogóle fajny temat dzisiaj na odcinek, bo mi ktoś napisał i sporo miał łapek ten jego komentarz, więc się na ten temat wypowiem, ale możecie pisać, na jaki temat mogę w kolejnych odcinkach właśnie z klikania lochów się wypowiedzieć. Również czytam wszystko tak naprawdę, no i będę powolutku się do każdego z tych tematów odnosił. No i co, ale ten kciuk w górę i subik, o tym pamiętajcie, zjedźcie w dół, kliknijcie, będzie mi, tak jak mówię, bardzo, bardzo milutko. No i chyba możemy zaczynać powolutku, tak jak mówię, Paladyn, więc no zobaczymy. Strefa światła oczywiście zamknięta, jeżeli chodzi o strefę mroku, no to mamy tyle lochów. Głównie chciałbym tutaj karuzelę z idolami pchnąć, no bo ona daje nam jeszcze procenty do klaserka, więc to na pewno byłoby miło, żeby po prostu ją sobie coś ruszyć, no ale zobaczymy. Patrzyłem, kiedy ostatnio robiliśmy lochy, było to robione 25 października, czyli no już tak naprawdę półtora miesiąca, o może w ten sposób, półtora miesiąca nic tu nie klikaliśmy, także zobaczymy, czy faktycznie coś uda nam się zrobić. Mam w ogóle nową myszkę, to tak swoją drogą, i jeszcze dziwnie mi się ją obsługuje, mam ją tak naprawdę drugi dzień, można by powiedzieć, no i tak nie jestem przyzwyczajony, jak 2 lata korzystałem z innej, więc mogę tutaj troszeczkę coś nie trafiać albo coś, no ale to akurat myślę, że nieistotne. Dobra, może sobie na wstępie zrobimy jakieś tam takie podstawowe czynności, czyli na przykład tutaj karmienie petów i za chwilkę przejdziemy do tych lochów. Tak naprawdę dwa takie ważne ogłoszenia. Jeden to będzie, w sensie to nie ogłoszenie, tylko właśnie moja wypowiedź na temat ten, który mi wczoraj jedna osoba podesłała. Natomiast drugie ogłoszenie to legendarny loch. Pewnie was ciekawi, kiedy będzie. Wszyscy mówili, że w okolicach świąt i tak. Z tego co wiem, ma być podobno, to mówię nieoficjalnie, bo to jeszcze nie jest na 100% pewne, ale już nawet na niemieckim forum tam pisał administrator, że następny weekend będzie legendarny i tak dalej, więc najprawdopodobniej legendarny loch będzie od 17 grudnia do 27, 10 dni. Wszystko na to wskazuje, tak jak mówię, na niemieckim forum też o tym mówili, więc po prostu najprawdopodobniej już od przyszłego piątku, czyli za tydzień tak naprawdę, będzie ten legendarny loszek, no i będzie on trwał przez 10 dni. I co wiemy? Wiemy tyle, to akurat znam z tawerny, bo to nam tak ładnie podsumował tu jeden z administratorów. Po pierwsze, będą troszeczkę zbalansowane albo tak zmienione te takie runki, które dostajemy po każdym tym bosie, tak jakby, tym takim średnim, nie, czyli tam 25 komnata, 50, 75. No i kolejna sprawa to będą 3 nowe itemy, nie wiadomo jeszcze które. No i nowe itemy będą miały nową stronę, czyli wygląda na to, że teraz będzie tak, że po prostu każdy legendarny loch będzie nam dawał kolejny, oczywiście będzie nam dawał nowy set, z którego będzie dawał 3 nowe itemki, no i później to się będzie zazębiać, nie? Kolejny legendarny loch i tak dalej. Tu jak widzicie, poprzedni legendarny loch dał nam te 3 itemy i mamy jeszcze dużo nieodblokowanych. No i teraz podobno ma być kolejna strona, gdzie znowu będą 3 itemy i najprawdopodobniej będziemy mogli sobie uzupełnić itemkami właśnie tutaj w tym, z tego władcy w odzieniu, nie? I podobno częstotliwość dropienia ma być tak, że najpierw będą to te 3 nowe itemy, których jeszcze nie ma w grze, potem będą itemy, których nam jeszcze brakuje z tego setu, który już był, czyli tak jak mówię, to jest najprawdopodobniej władca, właśnie ten władca w odzieniu, no i na sam koniec będą dropić itemy, które już mamy i które po prostu nam się w teorii nie przydadzą, bo tak jak mówię, już są w klaserze. Tak ma być w teorii, jak to będzie w praktyce, różnie to bywa, jak pewnie wszyscy wiemy. Raczej no różnie z tym dropem jest, ale faktycznie przy ostatnim legendarnym lochu wiem, że było tak, że właśnie te itemki 3 nowe, które no zresztą wam pokazywałem, to są dokładnie te, dropiły bardzo szybko, dosłownie 4-5 ranów w lochu już mieliśmy te itemy, więc jak komuś tylko tych brakuje, no to jest dosłownie no nie tak dużo grzybów po prostu, wręcz bym powiedział, że dość mało, no i te itemki jest w stanie uzupełnić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, oczywiście jak już to wyjdzie, to wam nagram jakieś rany, zobaczymy, jak to będzie działało. Od piątku
Nie wiem, czy znowu włączą tak, że będzie to o północy z czwartku na piątek, czy dopiero tam w piątek o 18, jak w piątek o 18, to pewnie będą lagi znowu, no ale zobaczymy. No i jeżeli chodzi o legendarny loszek, to tak naprawdę tyle. Więcej informacji nie ma. Niestety jedna informacja mnie bardzo smuci, mianowicie to, że skoro robią teraz z każdym legendarnym lochem, w którym możemy zdobyć te stare itemy, robią również specjalną stronę na kolejne nowe, czyli kolejne sety, no to niestety jeszcze dużo przed nami tych legendarnych lochów, a z tego akurat nie jestem, dobra, zaczynamy lochy, wiecie, bo ja się tu rozgaduję, a i tak no to co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, od lewej do prawej poszło, tak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o pupilki, no i w sumie resztę to tu sobie zrobię później. No i to mnie właśnie martwi, bo niestety... No oznacza to, że jeszcze dużo legendarnych lochów przed nami, no i właśnie przez to będziemy się jeszcze musieli z tym męczyć, no i kurde, no słabo, nie? Słabo ta gra wygląda przez ostatni czas, bo powiem wam szczerze, że każde jakieś tam, nie wiem, Wielkanoc, urodziny gry i tam inne tam specjalne okazje kręcą się wokół tego, że po prostu jest nowy motyw legendarnego lochu, jakieś tam nowe itemy i coś, no nie podoba mi się to, chciałbym jakąś w końcu nową funkcję albo jakąś generalnie nowość w tej grze, żeby coś prowadzili, bo przez ostatni rok no to tak średnio. No i tyle, nie? Więc legendarny loch, tak jak mówię, dużo osób pytało, więc najważniejsza informacja, że będzie on prawdopodobnie nieoficjalnie od 17 do 27 grudnia. Dobra, no zobaczymy, jak tu nam z tym Case Jorem, może Case Horem, chyba to się tak powinno czytać. Może jeszcze tu wam na szybko przelecę, czy mamy na pewno wszystko ulepszone i zaczarowane, tak jak być powinno. Tu widzimy, że tak, o, tu na przykład nie mam, zobaczcie, na szyjnik w ogóle zaczarowanego, tu mam razy dwa, tu mam wszystko git, lecimy dalej, tu jest git, tu wszystko razy dwa, broń również, ok, lecimy dalej, no i tu tak samo, runki są na odpowiednim poziomie, no i czy my mamy wszystko ulepszone razy dwa, tak, wszystko jest jak najbardziej ok, no dobra, no próbujemy, to jest mag, więc z nim tutaj wcale tak łatwo nie będzie niestety, no ale zobaczymy, jakbyśmy byli berserkiem, no to on by padł, ale tutaj jako właśnie paladyn, no to raczej będzie ciężko, no a mówię, fajnie by to było tą karuzelę ruszyć, bo nie dość, że już nam dają te 300 milionów, to już nie są te początki, gdzie z tej karuzeli jest śmieszny, no to jeszcze oprócz tego są tu dodatkowe naklejki do klasera, więc więcej expa z misji na co dzień, dlatego tą karuzelę z idolami akurat warto je zrobić. No i dobra, i teraz może przejdziemy do tematu, który jedna osoba z was tak naprawdę wczoraj w komentarzach mi podesłała, mianowicie jest to pytanie tak naprawdę, jak rozdawać statystyki na poszczególnych klasach postaci, żeby po prostu każdą klasę postaci omówić, no i jak to po prostu rozdawać, nie? I w sensie nie wydawał mi się to temat za bardzo ciekawy, ale widziałem, że ten komentarz zebrał nawet sporo lajków, więc stwierdziłem, że no skoro jesteście ciekawi, no to faktycznie może na ten temat się wypowiem, chociaż tu od razu zaznaczę na wstępie, że to, co ja teraz powiem, to są moje takie subiektywne odczucia, to nie jest jakieś tam, że tak się powinno robić i koniec, tylko po prostu, że ja tak robię, no i nie wiem, czy to jest na pewno słuszne, ale mi się wydaje, że jest ok, no nie? Także to myślę, że warto na wstępie zaznaczyć. No i po prostu tak naprawdę nie mam też każdej klasy postaci, żeby jakoś to sobie obmyśleć, jak faktycznie rozdawać te statystyki, jak to robić. Może zaczniemy od wojownika i paladyna, dlatego że tym klasom postaci rozdaję tak samo statystyki i to jest generalnie w proporcjach 4-3, czyli staram się, dużo osób mówi, że wojownikowi i paladynowi dobrze jest bić 1-1 statystyki, czyli mówimy tutaj oczywiście, żeby ilość HP i siły w podstawie była taka sama, natomiast no jak mamy duże jakieś tam klasy, na przykład jak ja mam na W40 bardzo dużo klasy na siłę w tym top 10, no to dobrze jednak tej przewagi siły troszkę mieć, ale mimo wszystko tak jak mówię, dla mnie na tych dwóch klasach postaci takie 4-3 to jest chyba ok rozdawanie. No i o czym tutaj mówię? Mówię o tym tutaj tak, że na przykład mamy 12 tysięcy siły w podstawie i 9 tysięcy HP. Później lecimy do 15 tysięcy siły i do 12 tysięcy HP. Czyli po prostu jest różnica tych 3 tysięcy między siłą a HP i tak samo robię właśnie i tutaj na paladynie i na wojowniku. Jeżeli chodzi o początki, to ja na początku leciałbym
do 3,5 tysiąca HP i siły jednocześnie, czyli 1 do 1 tak jakby, no i potem ewentualnie odbił tą siłą tak bardziej, że na przykład tą siłą doleciał właśnie do tych 12 tysięcy i dopiero później tym HP do 9 tysięcy, no i potem już bym leciał właśnie tak jak mówię, co mniej więcej 3 tysiące. Tak to robię, wiecie co, chyba ten case horn nie padnie, więc jakby no chyba sobie go odpuścimy. Tak to robię właśnie, jeżeli chodzi o paladyna i wojownika. Jak sami widzicie, tu możemy zerknąć, tu mamy wojownika. No i zresztą zobaczcie, no teraz na przykład tutaj mam 21 tysięcy siły, lecę sobie HP do 18 tysięcy, czyli jest ta różnica 3 tysięcy. Jeżeli chodzi właśnie o paladyna, którego mamy tutaj, no to mam 27 tysięcy siły, no i teraz lecę do, już mam w zasadzie 24 tysiące HP, no i teraz będę leciał do 30 tysięcy tą siłę. Więc no, jak sami widzicie, mogę tego golda w sumie troszkę rozdać, żeby tutaj mieć 2100 i później jak sobie uzbieram 9 miliardów, to wtedy wrzucę i będę miał równy 1000. Ja tak zawsze robię, bo uważam, że to jest ok. Nie wiem, czy bardzo nie słychać tego klikania myszki, powiem wam, że, bo ona jest nowa i trochę jest głośniejsza tak jakby, no ale to nic, to tam chwilowe powiedzmy. Dobra, jeszcze 3, cyk, ok, mamy to. No i tak jak mówię, tak rozdaję właśnie, jeżeli chodzi o paladyna i o wojownika. Tu bym leciał tak samo, bo to są dość zbliżone do siebie klasy postaci. Dalej, kogo my mamy? Dalej mamy berserka i łowcę demonów, zestawię je tak jakby w jedność. Jeszcze do niego może dorzucę maga, ale to jeszcze nie jestem przekonany. No i jeżeli chodzi o berserka i właśnie łowcę demonów, tam lecę coś takiego, że mam 3 razy więcej siły bądź zręczności, jeżeli chodzi o łowcę demonów, od HP. Już tłumaczę, o co chodzi, to w sumie kurde muszę wam pokazać co chwilę i nie mogę tych lochów klikać. No ale zobaczcie, teraz mam 41 tysięcy siły na tym berserku i 13 tysięcy HP. 13 razy 3, 39 tysięcy. Więc teraz sobie dolecę do tej siły 42 tysięcy, o ile się nie mylę, no i tutaj HP do 14 tysięcy, no i będę miał HP 14 razy 3, no to jest wiadomo 42, więc się wyrówna, no i potem znowu te 3000 w siłę wrzucę, no i ten 1000 w HP, więc mniej więcej tak idę i powiem wam szczerze, że na łowcy demonów idę dokładnie tak samo. Nie wiem, czy akurat na łow... nie wiem, czy to jest generalnie ok, tak jak mówiłem, no ale tak sobie wymyśliłem, no bo jednak ten łowca demonów i tak się opiera na tym, że się musi odrodzić, jak się odrodzi, to bije bardzo dużo, bo ta walka trwa dłużej, więc ładuje mocno, no a berserk wiadomo, on się musi rozpędzić, załadować jakieś potężne buły i po prostu, no tak to wygląda, nie? Więc raczej tutaj na HP jakoś bardzo bym się nie skupiał. No i powiem wam szczerze, że to do tego grona, o zobaczcie, padło nam, do tego grona dorzuciłbym jeszcze maga. Jeszcze nie jestem przekonany, no bo maga jeszcze nie mam na takim, w takiej późniejszej fazie gry, więc jeszcze nie wiem, ale myślę, że bardzo podobnie, jeżeli chodzi o maga, te statystyki bym rozdawał. W magu, patrząc na jakieś tam walki late game'owe, wydaje mi się, że jednak to HP nie, wiadomo, nie jest takie ważne, ale jednak czasem warto, żeby ten mag jednego hita ustał, więc w to HP no wrzucałbym, ale myślę, że jednak mimo wszystko priorytetem tutaj tutaj jest właśnie ta inteligencja i być może robiłbym podobnie, że głównie się skupiał na tej inteligencji i od czasu do czasu wrzucił w HP i te proporcje byłyby podobne. Oczywiście możecie dać znać w komentarzach, czy wy może robilibyście coś innego, czy jakoś inaczej byście to ogarnęli, czy coś, chętnie sobie to poczytam. No ale tak jak mówię, to są takie moje przemyślenia. Natomiast tak jak mówię, jeszcze do maga nie jestem za bardzo przekonany, czy właśnie coś takiego zrobić, czy może tego HP troszkę więcej, bo mniej na pewno nie, bo to HP tak jak mówię, jest mimo wszystko przydatne. Także mniej tego HP na pewno tutaj nie, ale może więcej. Także no tak jak mówię, tego jeszcze nie jestem przekonany. Dobra, tu zapisałem, lecimy dalej. Fajnie, bo ta karuzela nam niestety nie padła. Tutaj no niestety ten mag jeszcze jesteśmy za niego za słabi, ale ta karuzela już dwóch padło. Teraz mamy władcę dziewiątek, to jest bodajże paladyn, może też się uda. Więc jeszcze pomyślę nad tym magiem, ale raczej ku takiemu rozdawnictwu bym się skłaniał. Jeżeli chodzi o druida, to w sumie lecę tak samo jak na wojowniku i paladynie. Zapomniałem o nim totalnie, teraz sobie przypominam, jakie są jeszcze klasy postaci i będę tak mówił po kolei. Jeżeli chodzi o druida, to leciałbym tak jak mówię, tak samo jak i na wojowniku i na paladynie, dlatego że na druidzie po 400 levelu założyłem już maskę wojownika i siedzę w tej masce wojownika tak samo cały czas, ciągle w sensie, więc tak samo rozdaję te statystyki, bo jednak no, on jest, no ma ten sam przelicznik na HP i tak dalej, więc jednak uważam, że tam tak samo dobrze jest trzymać sobie właśnie te 3000 różnicy między, w wypadku druida oczywiście, inteligencją a HP, no i wtedy chyba jest ok, nie? W sensie no mówię,
w tej masce niedźwiedzia to jest taki wojownik, więc no, myślę, że tak samo bym sobie tutaj leciał. No i tak naprawdę, co mi tu jeszcze zostało? Został mi zwiadowca i zabójca na pewno. I tyle. Całą resztę wam omówiłem, z tego co widzę dokładnie, więc został mi tylko i wyłącznie zwiadowca i zabójca. I powiem wam szczerze, że no, jeżeli chodzi o te klasy, to jeszcze totalnie nie mam pomysłu. Bardzo mnie, nie wiem, no kurczę, ciężko jest. Na pewno jakoś bym to HP jest również ważne, więc wydaje mi się, że też bym w to HP szedł, ale to jeszcze muszę się zastanowić, bo to totalnie nie mam pojęcia. Śledźcie po prostu moją serię z zabójcy, bo tak jak mówię, zabójca i zwiadowca niemalże to samo, więc na tych dwóch klasach bym szedł tak samo, ale jak dokładnie, to jeszcze bym musiał pomyśleć, jeszcze się po prostu zastanowię. Jeszcze tam nawet nie mam na tym zabójcy do 10 tysięcy, na razie idę po równo, nie, na tym zabójcy, bo generalnie na każdej klasie postaci uważam, że jest ok iść po równo, dopóki obie statystyki, czyli główna plus HP, nie będą kosztowały 10 tysięcy. Ja kiedyś nie byłem zwolennikiem tego, ale myślę, że to jest w miarę ok. To jest tam w okolicach 3,5 tysiąca podstawy, wtedy już one kosztują po 10 milionów, chyba mówię tysięcy, o 10 milionów mi chodzi oczywiście, no i wtedy można zacząć faktycznie kombinować, więc wydaje mi się, że coś takiego bym robił. No i teraz właśnie na przykład na tym naszym zabójcy tak też robię, że tutaj, no jak sami widzicie, mamy, idę po równo, teraz sobie dobiję zręczności do 300, potem HP do 300, no i tak będę leciał. One tu nawet 5 milionów jeszcze nie kosztują, więc jeszcze troszkę mnie to czeka wbijania, ale mówię, że w około 3,5 tysięcy podstawy one już kosztują po 10 milionów i wtedy zaczynam kombinować. No i powiem wam, że tak teraz myślę, może bym jakoś rozdawał statystyki 55 do 45, oczywiście mówimy tutaj główna statystyka, czyli zręczność a HP na zwiadowcy i zabójcy, bo no to HP jest ważne, no ale jednak tej zręczności warto jest mieć więcej. No nie wiem, musiałbym totalnie pomyśleć, ale chyba ku temu bym się skłaniał. Może nawet bym coś takiego robił jak i na wojowniku, no może troszkę mniej tego HP, może zamiast 3000 odstępu to 5000 na przykład, coś takiego. No muszę pomyśleć, nie? Ale śledźcie moją serię z zabójcy, bo jak on już będzie miał tam swoje miesiące, a nawet lata powiedzmy, no to już będzie w miarę widać faktycznie. O, zobaczcie, tego możemy kliknąć, może się uda. Dokładnie, udało się, no i mamy 300 milionów, super. Śledźcie moją serię z zabójcy, bo tam jak już będzie ta późniejsza faza gry, to faktycznie zobaczycie, jak to będzie wyglądało i jak zdecydowałem się iść. No na ten moment jeszcze nie mam tej klasy postaci aż tak rozwiniętej, więc w zasadzie się za bardzo nie zastanawiałem. Dla 23 musiałbym chyba zmieniać runę. Nie, runy nie muszę zmieniać. Ok, to w sumie możemy podmienić. Niech będzie odzysk klejnotu, cyk, cyk. No i tyle, nie? Tak omówiłem każdą klasę postaci. Zresztą nie muszę nawet tego omawiać, bo ja praktycznie wszystkie klasy postaci mam. Tak jak mówię, brakuje mi w tym momencie tylko i wyłącznie zwiadowcy, więc no i wszystkie są na fajnym poziomie oprócz maga i zabójcy, bo oni są jeszcze na dość niskim. O, zobaczcie, tutaj ten kowal w ogóle, co ma tak mało HP i pada szybko. Dobra, dzięki za darmowego expa. Więc no po prostu jak oglądacie serię, nawet nie musicie każdego odcinka, tylko mniej więcej śledzicie, obserwujecie sobie te postacie, to faktycznie widzicie, jak mniej więcej rozbijam te statystyki. No i według mnie oczywiście moja subiektywna opinia jest taka, że to jest ok. Możecie dać znać, czy może macie jakieś inne odczucia, może jest tu jakiś ktoś, kto gra jakąś klasą postaci na o wiele wyższym poziomie i powie mi na przykład, że lepiej się sprawdza coś takiego, a nie coś takiego. Rozdawanie statystyk, tak jak mówię, zależy też od tego, jak u was serwer wygląda. Tak jak mówię, no u mnie na W40 jest bardzo dużo klas na siłę, nawet wam mogę pokazać. Na siłę jest w tym momencie w top 10, sześć klas postaci w top 10 jest na siłę, także no jak widzicie dość sporo, z nami oczywiście 7, mamy tu Nemezisa, który jest na zręczność, no i dwóch magów, także przeważa, głównie się tutaj bije z Pikachu i z In Your Face'em o naszą pozycję, więc no to są klasy postaci na siłę, więc dobrze tej siły mieć więcej, ale tak jak mówię, słyszałem też i widziałem, że dużo osób na wojownika gra właśnie 1 do 1, czyli idą po równo siłę i HP. Więc oczywiście tak również można. No ale to kwestia tam tego, jak wam będzie wygodniej grać. Ja w taki sposób rozdaję statystyki i tak jak mówię, możecie się wypowiedzieć, jak to wygląda z waszej perspektywy. Czy może jesteście tego samego zdania, czy coś byście zmienili, czy generalnie dajcie znać po prostu.
No i co? I chyba tyle. Temat zamknąłem. Dziękuję bardzo. Nie pamiętam niestety niku osoby, która mi podała wczoraj ten temat, ale tak jak mówię, łapek miał sporo pod filmem, bądź też miała, chyba miał, więc stwierdziłem, że się na ten temat odniosę. No a teraz wracając do tego legendarnego lochu, może jeszcze o nim sobie troszkę pogadamy. Tu już tej wiedźmy raczej nie ruszymy, czyli tak, trzy lochy mamy póki co zamknięte. Lecimy dalej. Mamy teraz Cerbera. Trochę muszę przyspieszyć, bo jak ja się tu rozgaduję, to tak klikam i klikam bezmyślnie, a już mamy prawie 20 minut odcinka, więc to jest sporo. Dzisiaj w ogóle jadę na zaliczenie, więc jak wy będziecie ten film dostawać o godzinie 16, to ja najprawdopodobniej będę wtedy jechał, albo już dojeżdżał powoli na uczelnię do Kielc, więc możecie życzyć szczęścia, bo mi się chyba zaczyna o 16.40, co prawda to jest angielski i dość lightowy raczej, no ale mimo wszystko wiecie, zaliczenie to zaliczenie, zawsze tam jakiś stresik jest, także możecie, tak jak mówię, życzyć powodzenia. Nagrywam ten film dzisiaj oczywiście, nie jest to na zapas, no ale teraz jak nagrywam jest godzina 12, więc no za niedługo będę tak naprawdę wyruszał, jeszcze wam go wrzucę, jeszcze ustawię, żeby się wrzucił o 16, także tak jak mówię, możecie życzyć powodzenia. No i wracając do tego legendarnego lochu, no to znowu będzie zabawa, znowu jakieś filmiki ponagrywam, może jakieś live'iki porobię z nudów, jakby była do tego okazja, ku temu okazja bardziej, no ale w zasadzie wydaje mi się, że to będzie raczej taki okres świąteczny, więc też nie wiem, czy aż tyle będzie czasu, żeby faktycznie te live'iki udało mi się odpalać, no ale zobaczymy, nie? Fajnie, że nie odpalają tego tak typowo na święta, tylko tego 17, bo do świąt jeszcze mamy kilka dni, więc jest jeszcze czas, żeby poklikać ten loch tam, gdzie mamy go poklikać, no i później po świętach tak naprawdę, no to w sumie 27 to tylko jeden dzień, no to nie, to głównie przed świętami raczej trzeba by to ogarniać, albo po prostu w nocy, jak się wraca do domu ze świąt jakiś, to tam jeszcze sobie uderzyć w legendarny loszek, ale oczywiście ponagrywam wam jakieś filmy z tego, posprawdzamy sobie, jak to będzie wyglądało, mówię, data jest nieoficjalna, ale no już niemalże ją potwierdzili na niemieckim forum administracja, więc po prostu raczej bym się skłaniał właśnie ku temu. Aha, no i jeszcze najważniejsza rzecz odnośnie tego legendarnego lochu, to eventy, które są za tydzień, również mówią o tym, że ten legendarny loch faktycznie będzie. Dlatego, że już wam mówię, poczekajcie sekundkę, za tydzień będą takie eventy jak promocja na grzybki, tam grzyby z misji, gold, twierdza, a nie, to dobrze mówię? Dobrze mówię, no tak. Dni dusz, a to nie wiem, to nie, kurde, to mi się coś pomyliło. To nie wskazuje w ogóle na to, żeby te eventy faktycznie za tydzień to już będzie. No tak, no za tydzień będzie 17, bo zazwyczaj jak ostatnio tak było przynajmniej, że jak dawali legendarny loch, to dawali event Kowala. Dzięki temu, że z tego legendarnego lochu leci dużo epików, to możemy sobie je rozmontowywać, a nie było weekendu epickiego. Więc jakby tak było właśnie ostatnio i teraz też, ale tu nie ma tego. Jest gold, jest twierdza, są dusze, jest kibelek, no i są te grzybki, więc nie wiem. To akurat eventy, to mój błąd, wskazuje na to, że nie będzie jednak tego, ale w sumie okej, bo ten festiwal tego kryształu tylko męczył tak naprawdę. No ale i tak jak mówię, w dalszym ciągu najprawdopodobniej to jest właśnie od 17, no bo kiedy by później włączyli? Później w 24 to jest Wigilia, to jest piątek kolejny, bo wiadomo, że włączą ten legendarny loch pewnie w piątek, nie? 24 Wigilia, więc raczej ciężko, żeby odpalali wtedy loch, zwłaszcza, że tak jak mówię, najprawdopodobniej będzie to jakoś o 18 otwarte, to pierwsza sprawa, no i potem 31, kolejny piątek to jest Sylwester, więc jakby no nie ma totalnie opcji innej daty, aniżeli właśnie ten 17. Czy tu już mamy w ogóle jakieś odliczanie? Nie, jeszcze nie mamy, jeszcze jest under construction. Dobra, lecimy dalej, chociaż tego przyjemnia trzątęczniątka chyba i tak nie machnę niestety. No raczej tutaj nasza szansa na dwa levele się dość mocno oddala, ale jeden praktycznie cały wbiliśmy, jeszcze jakby padł jakiś przeciwnik za 300 milionów expa, to wbilibyśmy, także jeden cały, nawet więcej, także w miarę okej, tak jakiś tam progresik zrobiliśmy, co prawda no tak jak mówię, długo nie klikaliśmy tych lochów, ale mimo wszystko coś tam zostało zrobione. Dobra, czyli mamy jeszcze tutaj dwa lożki tak naprawdę, mamy 13 piętro i nordyckich bogów, zobaczmy, zacznijmy od Lokiego. Loki, no ciężki przeciwnik, bardzo ciężki i nawet bym powiedział, że chyba najmocniejszy i najdłuższy blok z tych nordyckich bogów, jeżeli właśnie chodzi o strefę mroku. No ale zobaczmy, bo tu co chwilę jakieś bliższe próby, ma prawie miliard HP, my mu zbijamy do
czasem nawet 200 milionów, więc może jakby jakieś tam fajne uniki od Kunegundy. Dokładniej, mamy to 489 level, mamy jakieś gadki dla wojownika, zobaczmy, plus jeden tylko, a w sumie no mamy ten dzisiaj, od dzisiaj niby ten festiwal tych kryształów, generalnie ten event Kowala, niby tutaj powinien zmienić wygląd, ale szczerze mówiąc odpuścimy to sobie i tak, nie ma co, epiki to epiki, a już nie mamy miejsca, więc po prostu lepiej rozmontować niż sprzedać. Dobra, lecimy dalej, tylko najpierw jeszcze zapiszę sobie ten loszek. Bardzo tu mam dużo pozapisywanych, jak szczerze mówiąc, jak sobie wezmę i skończę odcinek, to poodznaczam te stare, bo to już oglądaliśmy, no i zostawię tylko te. No i dokładnie, kolejny to jest Berserk, czyli pada praktycznie za darmo. Pierwsza próba, tak jak mówię, no Loki nas tu troszkę przyblokował, ale kolejny Berserk bez problemu. Mamy jakąś brońkę, co prawda jest to brońka dla wojownika, ale na wszystkie cechy, no i daje tylko 26, więc wcale nie tak dużo, zresztą rozrzut jest również słaby, leci do rozmontowania. Lecimy dalej, kogo teraz mamy? Teraz mamy węża Midgardu, znowu mocny przeciwnik, mówiąc szczerze, znowu raczej blok, raczej go nie damy rady, ale troszkę popróbujemy, poklikamy. Fajnie, bo zobaczcie, padły nam dwa lochy, jeżeli ten by nam padł, to dziewiąty to jest też berserk i dziesiąty również berserk, z tym, że dziesiąty jest bardzo mocny, także raczej byśmy sobie nie dali z nim rady, ale ten dziewiąty, tak jak mówię, raczej również by padł, tylko no najpierw musimy pokonać tego węża, a z wężem nie będzie wcale tak łatwo, to jest zwiadowca, no ale zobaczcie jaki dosłownie kolos, jaki mocny. No i tyle, więc dajcie znać, w ogóle też możecie napisać, co myślicie o legendarnym lochu, o tym, że jest praktycznie teraz na każdą możliwą okazję. W sensie jest to spoko event, taki... No, dużo czasu na pewno na niego potrzeba, jak macie kilka postaci, tak jak ja, to naprawdę dużo. Ja już tutaj, szczerze mówiąc, jak nie będę miał, chociaż akurat teraz będę miał, bo w ten weekend to jest ostatni mój w tym roku na uczelni, więc potem już jakby uczelnia mi odchodzi do nowego roku, także będę miał więcej czasu na pewno, ale mimo wszystko powiem wam szczerze, że skupię się tu najbardziej na tych swoich głównych postaciach, czyli na wojowniku, ten nawet nie muszę jakoś bardzo, bo grunt, żeby zdobyć te trzy itemki, które będą nowe i w zasadzie tyle. No tutaj najbardziej to Magna w 50 i by nasz zabójca, który jeszcze nie ma ani jednego legendarnego lochu, więc na nich się warto skupić, ale tak jak mówię, jednak tutaj no bardzo dużo czasu na ten legendarny loch potrzeba. No i to jest spoko event nawet dla graczy free to play, bo i oni sobie mogą sporo tych epików nafarmić i w ogóle, ale jednak mimo wszystko dobrze jakby to był tylko dodatek, w sensie niech już otwierają ten loch na każdą możliwą okazję, ale niech to nie będzie tylko i wyłącznie jedyna zmiana, że największe zmiany od ostatniego, można powiedzieć, nawet roku, to jest to, no weszły te nowe eventy, nie, tam już jakiś czas temu, ale mimo wszystko to jest głównie to, że nowy motyw w legendarnym lochu, nowa mechanika legendarnego lochu i tyle, nie? Dobrze, żeby jakąś nowość faktycznie wprowadzili, no bo taka lipa trochę jest, tak jak mówię, no, żeby to było... O, dobra, zamknięte, okej, to nieważne. Właśnie tak ciekawy byłem, czy uda nam się tego Marwa już pokonać, czy jeszcze nie. No, ale jak widzicie, udało nam się, super. Trochę lochów dzisiaj zrobiliśmy, zobaczcie. Wszystkie zapisałem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem lochów, to jest naprawdę dużo. No i teraz tak, musiałbym jeszcze pokonać dwa, żeby wbić level jakiś kolejny, nawet no zawki byśmy dobili, nawet więcej niż dwa, ale chyba mi się to nie uda. Możemy jeszcze troszkę poklikać tego Kero, przepraszam, nie Kero, tylko Case Jora na sam koniec, zobaczymy, a nuż się uda coś tu kliknąć, a jak nie, no to trudno. Co prawda no zbijamy mu tego HP sporo, ale to jest mag, nie? Więc on nas praktycznie wszystkich one-shotuje. Jak tu w ogóle z nim walka wygląda? No tu zwykły hit, one-shotowany, tu krytyk bardzo mocny, tu krytyk, no i zobaczmy, on nas blokuje. No tu akurat nie daliśmy żadnych krytyków oprócz Kunegundy. Dobra, tu mamy kryta. Teraz Maguś dał zwykłego niestety. Zobaczmy jak to dalej. Kunegunda kryt. No i od nas jak to tu wygląda. No i my daliśmy zwykłego. Dobra, no jakby trzy osoby dały kryta. No teraz ten nie dał kryta, jeszcze raz. Okej, ten dał kryta. Chciałbym zobaczyć po prostu, bo nie wiem czy wystarczy nam obrażeń, żeby go pokonać. Nawet jak każdy da kryta. No tu dwa pachołki nie dały. Niestety. Więc, no już wracając do tego tematu, tak jak mówię,
po prostu, żeby obok tego legendarnego lochu szły też jakieś zmiany dotyczące stricte gry, żeby coś się zmieniało, coś ewentualnie nowego było dodane, to by było na pewno miłe, nie? No bo teraz to niestety tylko wszystko się kręci wokół legendarnego lochu, którym, powiem wam szczerze, ja osobiście jestem już trochę zmęczony, grając tak co mniej więcej 3, co 4 powiedzmy miesiące ten legendarny loch, no bo to jest tak, urodziny gry, tam w listopadzie Boże Narodzenie, to jest kolejny to jest Wielkanoc, no i na Halloween, 4 razy w roku tak naprawdę dają właśnie ten legendarny loch, czyli tak co 3 miesiące właśnie, no i tak jak mówię, średnio oczywiście co 3 miesiące, tak jak mówię, ja osobiście jestem już tym trochę zmęczony, jakby zrobili jakąś przerwę od tego legendarnego lochu, tak z pół roku, to by również było fajne, nie? Żeby tak wrócić sobie do tego legendarnego lochu i faktycznie coś więcej podziałać, no ale trudno, tak to niestety wygląda, może jak już zrobią ten nowy backend, nad którym tak ochoczo pracują od dłuższego czasu, to wtedy może faktycznie jakichś zmian większych się doczekamy, oprócz tylko zmiany koncepcji legendarnego lochu, tak jak mówię. Dobra, tyle chyba. Chyba już nie klikamy tego case'a. Mija się to z celem. Raczej nie damy rady. Ja czy jeszcze nie mamy wystarczających obrażeń. Może po legendarnym lochu on już by padł akurat, jak już o tym gadamy. Tu wszystko poodznaczam, bo to nie jest potrzebne. No i zaczynamy od nieumarłej armii. Zobaczmy. No Barbar zrobił sporo, tak szczerze. Magoś tutaj jeden krytyk, jeden zwykły. O, jeszcze zwykły. Udało mu się dorzucić. No i mamy ponad miliard HP. No i Kunegunda zbiła 400 milionów, więc bardzo dużo, dużo tam musiało pójść uników. No i my teraz walczymy niemalże jak równy z równym. Mimo wszystko, że tutaj on ma ponad 3 razy więcej HP od nas. Ale mimo wszystko zobaczcie, że no... raczej, no wiadomo, zbijemy go, fajne te kryty, zobaczcie, 121 milionów, 114, fajna, naprawdę fajna walka, lecimy dalej, Shelantula, o, Barbar, patrzcie, kurde, dużo robi ten Barbar, powiem wam szczerze, oczywiście to jest wszystko dlatego, że mamy potki na siłę, na HP, głównie tutaj na siłę, więc no wiadomo, że... bardzo dużo będzie robił pachołek, na przykład na zwiadowcy dużo robi Kunegunda, bo jest spotka na zręczność, na paladynie no Barbar, bo mamy potkę na siłę, wiadomo jak to wygląda, no ale jednak mimo wszystko tutaj no sporo ten Barbar zrobił, Kunegunda też wcale nie tak mało, no i teraz my, zobaczmy jak walka wyglądała nasza z nim, chociaż tak naprawdę wystarczyło tylko ją dobić, zresztą zwiadowcy w strefie mroku akurat nie są przeważnie oczywiście jakimiś mocnymi zawodnikami. Lecimy dalej, mamy teraz zwiadowcę, 8 miliardów HP, zobaczmy, no Barbar zbił 2 miliardy, Maguś w sumie też zbił 2 miliardy, zobaczcie, zostały 4, Kunegunda również 2 i my na to wychodzi również zbiliśmy 2, więc spójrzcie jak się pięknie wszyscy podzielili między sobą, żeby każdy mniej więcej po tyle samo zbił, to akurat fajnie, to akurat na duży plus, że tak się śmiesznie podzieliło, tu robi dużo tych uników, ale patrzcie, że on nas praktycznie w ogóle nie bije, on nas dosłownie smyra, dlatego, że ma zaledwie oczywiście w cudzysłowie 75 tysięcy zręczności, więc to nie jest wcale tak dużo, Nam już, jak już wejdą te kryty, bo 340 milionów, teraz prawie 450, zobaczcie, 331, no i jeszcze tu próbuję unikać, ale mimo wszystko klikniemy go, no i dokładnie, udało się. Lecimy dalej, tu mamy w ogóle wisior na wszystkie cechy, to możemy go od razu rozmontować, żeby już było z głowy, no i lecimy dalej, teraz mamy Kowala, Kowal, który ma zaledwie 5 miliardów siły, 5 miliardów HP pomimo siły to by było trochę sporo, 5 miliardów HP pomimo, że jest wojownikiem, no i zobaczmy, ten mu w sumie nie zbił akurat tak dużo, Maguś w sumie też 2,5, no i Kunegunda mu zbiła dużo, pamiętamy, że on jest bardzo łatwy, jeżeli chodzi o strefę światła, no i strefa mroku, no również jak widzicie, no tamten miał 8 miliardów będąc zwiadowcą i był w przednim, więc ten w teorii jako wojownik powinien mieć jeszcze więcej tego HP, no i generalnie powinien być silniejszy, no bo jest dalej, nie, więc w teorii tak to powinno wyglądać, że im dalej jesteśmy w lochu, tym są trudniejsi przeciwnicy, na ogół tak jest, ale jak widzimy są wyjątki, zwłaszcza w nowych lochach, no i ten kutliwy kowal padł nam dosłownie za jednego grzyba, ale oczywiście się nie obrażamy, bo to nam dało 300 milionów expa, więc jak najbardziej git, dobra.
W sumie zanim wbiłem level, to mogłem jeszcze tu porobić arenki i zakręcić kółkiem, jeszcze tego nie robiłem, a tutaj już odebrałem ten wehikuł. No nie pomyślałem, no to akurat mój błąd, no ale widzicie, zagadałem się na początku o tym legendarnym lochu i te pupile tak na szybko przeklikałem, no ale trudno. Dobra, no i co nam tam jeszcze zostało? Mamy Lokiego, zobaczmy, tu też przewiniemy, no Barbar za dużo nie zrobił, Maguś, o kurde, jaka buła mocna, ale Maguś też dwa kryty wsadził, więc git. No i mamy 561 milionów. Kunegunda coś tam zbiła, nie jakoś bardzo dużo, ale jednak mimo wszystko git. No i zobaczmy, jak to dalej wyglądało. No tu mocne są te ciosy nasze, nie? Jak spadnie taka buła krytyczna, to naprawdę mocne. Lecimy dalej, mamy Imira. Barbar za dużo nie zrobił. Maguś w sumie też, jak na to, że to jest Berserk, to Maguś się nie popisał. No ale Kunegunda. Kunegunda zbija 300 milionów. No i zobaczcie. Fireball za 373 miliony. Właśnie dlatego dla takiego paladyna Berserk to raczej nie jest jakiś ogromny problem. Chociaż tu, no, było blisko. Jakby się rozpędził, to jeszcze mógłby nas machnąć, ale mimo wszystko fajny krytyk na koniec udało się. No i co prawda 300 milionów expa i za to 1000 golda. Bardzo fajna nagroda. Mogliby dać za te lochy więcej tego golda, nie? Zwłaszcza, że to są już takie lochy na takim etapie late game'owym, no nie ma co się oszukiwać. To mogliby, nie wiem, ze 100 milionów chociaż dawać. Zawsze to było 10 statystyk do przodu. No a niestety tutaj nagroda jest dość zabawna. No i zobaczmy na sam koniec tego Marwa, jak to tu z nim wyglądało. No tu kryt, Kunegunda pewnie też kryt dokładnie. No i właśnie tak musi walka wyglądać z Cage'orem, że wszyscy walną kryta, bo ten Marw nas ściąga na hita, no ale na Cage'ora chyba nam jeszcze brakuje obrażeń. Zobaczcie, że on ma tylko niecałe 300 milionów HP, natomiast ten ma tego HP, no ponad 400 milionów, więc zawsze to więcej. No ale mimo wszystko właśnie tak z tymi magami te walki powinny wyglądać. Tu mamy krytyka, tutaj również krytyk, tu nawet zwykły, zobaczcie, za 1 300 000 000, tutaj tak samo, no i Fireballa nam zblokował, ale na szczęście pierwszy hitek fajny, do przodu. Dobra, czyli to tyle, wbiliśmy tak naprawdę, no gdzieś 1,5 levela plus minus, troszeczkę mniej może, ale i tak git, mam nadzieję, że się wam podobało. Za 3 dni będzie kolejny level z kalendarza, więc tak naprawdę no myślę, że gdzieś się zbliżymy już do 491 levela za te 3 dni, także to będzie na pewno git. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha, zostawiajcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem i możecie zajrzeć do pierwszego linku w opisie, który prowadzi was do gierki, możecie w niego kliknąć, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!